Dlatego też właśnie, czyli ze względów czysto pozafilmowych, gorzej niż średnie dziełko wypocone z wyraźnym pośpiechem przez Spielberga, zasługuje jednak na uwagę. Nie przypadkiem nawraca do początku lat 70., gdy tak zwane liberalne korporacje medialne faktycznie odegrały wiodącą rolę w obronie demokracji. Od razu było dla mnie jasne, że taki etos filmowy musi nawiązywać do obecnej sytuacji, gdy Donald Trump ma przeciw sobie wściekły front tych samych mediów, określanych przez niego słusznie jako fejkowe. Spielberg, chcąc na siłę podtrzymać upadający nieuchronnie etos medialny, wykorzystuje amerykańskie traumy, syndrom wietnamski, aferę Watergate, a nawet wciąż żywe tęsknoty do tak zwanego printu, czyli papierowej prasy ery ołowiu, linotyp, metrampas i rotacja. Rzecz jasna, wszystko to są już tylko jakieś odruchy nostalgii. Prawdziwa narracja wolnościowa od dawna odbywa się w internecie, zaś gazeta Spielberga to zwykłe fejkowe kineczko.